Witam serdecznie, z tej strony Grosik, pierwsza 37. Jadę na Wykopki, do miejscowości Białoskóry. No hej, jestem już w Białoskórach. Wyruszam z podwórka znajomego za stodołę i już jestem na polu. Proszę bardzo. I zaczynamy poszukiwania. Zobaczymy, co tu wyjdzie dzisiaj ciekawego. O, już jest jakiś sygnał. Dzisiaj chodzę na 4 kHz. Zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt. Obiekt nadal jest w ziemi. Miałem trochę wcześniej zacząć szukać, ale i przyjechać wcześniej, ale wyjechałem normalnie po pierwszej 30, ale za mało snu było po ostatnim wyjeździe tym, na całą noc, i po prostu musiałem stanąć sobie po drodze. Zatrzymałem się w Wojsławicach, tam pod ratuszem, na takim parkingu, i zżegnałem się 40 minut, bo no nie dałem rady jechać, kurde, chyba już za stary jestem i nie mogę nocek walić. Niedobrze. No i jest pierwsza rzecz, jaką dzisiaj wykopałem. Ja mówiłem, że ta militarka będzie wychodzić, proszę bardzo. Kawałek pierścienia. Z jakiegoś pocisku. No, dzisiaj będzie sporo tego wychodziło. Dobra, ile jestem? Nie wiem. 5 metrów od stodoły tutaj. Dobra, szukam dalej. Jest łuseczka z Mausera. Jest guziczek jakiś. Zaraz zobaczymy, czy cały. Calutki. A jaki to guziczek? No niestety, nic na nim nie widać. Ale jest guzik. Guzior. Guzior. No tutaj fajnie wychodzi. Kolejny kawałek pierścienia. Tym razem taki malutki, z jakiegoś mniejszego kalibru. No jest kolejny kawałek pierścienia, trochę większy. Jest kawałek zapalnika. Proszę bardzo. O, złom kolorowy. Jest następny kawałeczek zapalnika. No dzisiaj sporo to będzie wychodzić. I proszę bardzo. Takie coś teraz wykopałem. Ciekawe. Czego to jest? Bo nie rozpoznaję. No teraz wyszedł taki jakiś mosiężny drut, czy co? Nie wiem, co to było. Tutaj jakieś płaskie. Ale śrubokręt. Nie mam pojęcia. I kawałeczek zapalnika.
Kolejny kawałek pierścienia. No złomu to ja dzisiaj nazbieram. O, jestem. Jestem przy samym lesie. Na Białoskórach. O. To jest mój rejon działania. W tamtym kierunku są szpikołosy. Tam gdzieś leśniczówka. Tam liski. Dobra, szukam dalej. No i patrzcie. Mam coś mega dużego i okrągłego. Moneta? Nie. Jakiś krążek. Ale coś... to jakiś nieśmiertelnik? Nieśmiertelnik chyba jakiś. Gemelder. Co to jest? Nie spotkałem się z czymś takim. Jestem przy samym lesie. Ciekawe. Zaraz sobie sprawdzę w Google. Mam nadzieję, że internet będzie działał. Gemelder WGO. No jest coś takiego, no. Patrzcie. Czekaj. O, cyk. Jest. Co to jest? WGO jeszcze symbol wpisze. Znaczy liczbę WGO 38. WGO 38. R na końcu, czy Gemeldet? Gemeldet chyba. Tam ostatnie litery nie widzę. Grafika. No są takie. Jest Gemeldet WGO, tylko że inne symbole, no. Ale co to jest? German. Druga wojna światowa. Nie wiem. Muszę poczytać więcej o tym. Ale ciekawe. Nie, to jakieś... Na jakąś stronę mnie wrzuciło z aukcjami. Ale ciekawe, co? Dobra, dobra, chowam to i szukam dalej. I kolejna łuska z Mausera. I znów kawałek pierścienia okalającego. No to koloru to ja dzisiaj będę miał. Kilogram, może więcej. Zbierając takie kawałeczki. Teraz szrapnelek, ale taki spłaszczony troszeczkę. Ktoś chyba im dostał, albo w drzewo trafił. Płaski. A teraz kawałek takim osiądzu. Nie wiem, co to było. Jest chyba monetka. Tak, jest moneta jakaś. O, kopiejki. Kopiejeczki będą. Zaraz zobaczymy, co to jest.
Rok nieczytelny. 1862. Tak mi się wydaje. O, proszę bardzo. Jest pierwsza moneta. No, dzisiaj już jest fajniej. I znów kawałek pierścienia. Proszę, jakiego grzyba znalazłem. No, takie grzyby lubię najbardziej. Fajny, fajny. I kolejny kawałek pierścienia oklejącego. Dużo dzisiaj tego kopię. Nie wszystko wam pokazuję. Na podsumowanie zobaczycie, bo o tyle tego jest, że musiałem już jeden kurs do samochodu zanieść, bo torba ciężka. Więc sporo tego jest. Kłódkę znalazłem. Chyba nowa jakaś, bo jeszcze wyższy. Bastion pisze na niej. No. Ale złom kolorowy jest? Jest. Dobra, jadę dalej. O hej, jest moneta. O tutaj. Jak widzicie. Ciekawe. Znowu wytarta. Druga RP. 5 groszy będzie, ale stan słaby, ledwo widać. Szkoda. Orzełek widoczny jest troszeczkę, a przód nic. Dobra, szukam dalej. Koloru to ja dzisiaj nakopię. Mam kawałek taki dosyć spory z zapalnika. Jest monetka. Ciekawe co to. O, 20 groszy. Przedwojenne, 23 rok pewnie. Zaraz zobaczymy. Tak, 23. Ale stan bardzo ładny. Mam takich dużo. O, to już musiał być gruby kaliber. Taki kawałek mosiądzu. Nie wiem co to było. Z tyłu wygląda jak, z tej strony jak łuska, ale to nie jest łuska. Tutaj jest w środku pełny. No zobaczymy. No i kolejny kawałeczek. No sporo dzisiaj tego. Zostało mi 10 minut szukania. I koniec na dzisiaj. Koniec na dzisiaj poszukiwań. Wyszło dzisiaj sporo militarki. I powiem wam, że jestem zadowolony z tej konfiguracji nowej mojego wykrywacza. Czyli cewka 15-calowa na Equinoxie 800 i sofcik 3.0, czy tam 3 i jakieś tam symbole jeszcze mniejsze, ale generalnie na 4 kHz tylko chodziłem i fajnie wychodziło i monetki wychodziły drobne. No i militarka za głęboko może nie, nic takiego, że jakiegoś konkretnego dzisiaj obiektu nie miałem głęboko, żeby sprawdzić zasięgi tej patelni i tego nowego softu, ale na dużo tego nakopałem, no kurczę, sporo będzie co czyścić. I tyle. Dobra, idę na podwórko znajomego, odświeżę się, przebiorę i wracam do Lublina, bo mam teraz 3 dni pracy, więc wykopki na razie poczekają i pewnie w poniedziałek znowu ruszę gdzieś w teren.
No hej, jestem już w domu. Umyłem tak na szybko te fanty, jeszcze widać, mokre są. Jak widzicie, no nakopałem się tego, chociaż nie chodziłem tak długo, bo nie mogłem dojechać po prostu, spać mi się chciało, musiałem się zatrzymać i wyspać po drodze, jak wam mówiłem wcześniej. Dobra, patrzcie, duży zapalnik pruski. Tutaj część zapalnika, pierścienie do zapalników, łuseczki, pierścienie okalające z zapalnika, patrz, no sporo tego dzisiaj wyszło, różny kaliber, od takich malutkich, przez większe i największy kaliber. No sporo tego kolorku wychodziło. Tutaj jeszcze takie jakieś elementy zapalników. Co tam jeszcze? To nie mam pojęcia co to jest. To też pewnie jakieś łączniki. No nie mam pojęcia. Jakaś stara kłódka. Monetki, kopiejki. 1862 rocznik. Nawet ładny stan. Nie szlifowałem jej, tak nie czyściłem bardzo. Tylko tak obmyłem wodą z mydłem. 20 groszy w bardzo ładnym stanie. Jak w ziemi tyle lat już leżało, co nie? Dobra, co tam? Dwie piątki. Druga RP. Jedna nawet ma rok, 23. A druga jest wycieruchem, ale widać tutaj orzełka. I po gabarytach no jest to samo, tylko widać, że wytarta ta jest, ta ładniejsza jest, widać, że ewidentnie grubsza jest. Dobra, i najfajniejsza rzecz, jaką dzisiaj znalazłem, to jest ten duży krążek. Na skraju tej działeczki, tego pola, już praktycznie przy lesie, co nie? Przy lesie, i wyczytałem w internecie, że to jest tabliczka rejestracyjna do oznaczania niemieckich pochówków przybita do krzyża grobowego. Czyli możliwe, że tam gdzieś jest pochowany jakiś żołnierz niemiecki, więc WKZ na pewno zainteresuje ta tabliczka. I namiary GPS mam zrobione do tego. I to będzie zgłoszone. Zobaczymy, czy WKZ zainteresuje się tym i przekaże to gdzieś do jakiejś instytucji, która się zajmuje takimi rzeczami. Bo może gdzieś tam w okolicy jest grób jakiegoś żołnierza niemieckiego. I takie to dzisiejsze wykopki były poranne. Może mało czasu, ale jak widzicie bardzo obfite i no i posypało troszeczkę, zwłaszcza tej militarki, no widać, że tam ostro waliła artyleria, więc warto tam chodzić, a dopiero powiem wam, że to pole zrobiłem dwie długości tylko tego pola, a no jest, nie jest bardzo długie, ale szerokie jest, więc myślę, że będzie tam dużo fajnych fantów. Dobra, pozdrawiam, mówił do wszystkich Grosik, cześć!